Mam tu kolejne ćwiczenie z serii uzupełniania informacji na temat trójkątów, ale tym razem zamiast robić je w moim cyfrowym zeszycie, rozwiążę je od razu tutaj na właściwym zadaniu, ponieważ mam tu narzędzia do zaznaczania sobie różnych rzeczy na rysunku. W zadaniu jest powiedziane, że odcinek BC jest równoległy do DF, BC jest równoległy do DF. Figura jest narysowana bez zachowania skali, w porządku. Udowodnimy to ważne, żeby wiedzieć, co mamy udowodnić Udowodnimy, że trójkąt EBD, czyli ten trójkąt tutaj na dole, jest przystający do trójkąta EBC, czyli do tego tutaj. Że ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta. To właśnie będziemy się starali udowodnić. Zobaczmy, jakie mamy dane. Mówią, że. Zauważmy, że kiedy najedziemy na daną, podświetlają nam się odpowiednie kąty. Że kąt BDE jest przystający do kąta ACB więc zaznaczę te kąty. Kliknę te kąty, żeby zaznaczyć, że są do siebie przystające. Później mówią nam, że te odcinki DE i AC są przystające, więc zaznaczę je. Kliknę na nie. Jeśli kliknę na nie raz, pojawi się pojedynczy ukośnik, jeśli kliknę więcej niż raz, to pojawi się więcej ukośników. Wiemy też, że te dwa kąty są przystające BED i BAC. Więc zaznaczę je podwójnym łukiem, żeby pokazać, że one niekoniecznie są przystające do tych dwóch. Gotowe. Teraz mamy to. Kąt BED, który już zaznaczyliśmy tutaj, jest przystający do CEF. Więc podają nam, że ten kąt CEF jest taki sam jak ten kąt, więc zaznaczę go również podwójnie. Mówią nam także, że odcinek BE jest przystający do EF, więc BE jest przystający do EF. I na koniec mówią nam, że kąt DBE jest przystający do CFE. A więc DBE jest przystający do CFE. Teraz spróbujmy udowodnić, przedstawić nasz dowód. W zadaniu przygotowali nam już schemat naszego dowodu i w zasadzie my musimy go tylko uzupełnić. Zatem na początku mamy porównanie trójkątów. Podają nam, że są dwa trójkąty, które są przystające na mocy cechy kąt bok-kąt. Więc gdzie w ogóle, w którym momencie można poczynić to stwierdzenie? Cóż, mamy ten trójkąt tutaj, możemy powiedzieć, że jest przystający do tego trójkąta tutaj, na mocy cechy kąt, bok, kąt, kąt, bok, kąt, lub. lub możemy powiedzieć, że ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta, bo mamy ten kąt, bok, kąt, ten kąt, bok, kąt. Więc na podstawie tylko tej informacji nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który dokładnie trójkąt mamy opisać. Przejdźmy do kolejnych zdań z tego dowodu, i może sprawa się wyjaśni. Tutaj mamy puste pole. Puste pole jest równe pustemu polu, ponieważ odpowiadające części trójkątów przystających są przystające. I ponownie, to stwierdzenie prawdopodobnie oparte jest o to, jakie trójkąty uznamy tutaj za przystające. To będzie jeden z nich, ale dalej nie wiemy, czy drugim będzie ten, czy ten. Zobaczmy, co jest dalej. Dalej mówią nam, że trójkąt ABC jest przystający do EBD, więc ten trójkąt jest przystający do tego. No to skoro tutaj na dole jest takie stwierdzenie, to tutaj na górze chcą, żebyśmy powiedzieli, że ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta. Więc możemy powiedzieć, że trójkąt EBD. EBD jest przystający do EBD. Podwójny łuk, podwójny bok, potrójny kąt jest przystający do podwójny łuk, podwójne ukośniki, potrójny kąt, więc EFC. Na mocy cechy KBK, kąt-bok-kąt, EFC. I mamy. Uzupełniło się, więc znaczy to, że zrobiliśmy to prawidłowo. Zobaczmy co jeszcze możemy powiedzieć. Pamiętajmy, że staramy się udowodnić, że ten trójkąt jest przystający do tego. Więc na podstawie tego powiedzieliśmy, że ten trójkąt po lewej jest przystający do tego po prawej. Wiedząc, że one są przystające, jakie przydatne informacje możemy uzyskać na temat tego środkowego trójkąta? A więc ten środkowy trójkąt ma wspólny bok, wspólny bok EC z tym trójkątem. Zatem powinniśmy powiedzieć, że bok EC jest przystający do czegoś tutaj, co pomoże nam ustalić, że ten środkowy trójkąt jest przystający. Więc wiedząc, że EB, D i EFC są przystające, jaki bok będzie odpowiadał bokowi EC, to bok, który leży naprzeciwko potrójnie oznaczonego kąta, więc będzie odpowiadał bokowi DE. Możemy powiedzieć, że DE jest przystający do EC. DE jest przystający do EC, ponieważ są odpowiadającymi sobie bokami te boki naprzeciwko potrójnie oznaczonego kąta. DE równa się odpowiada, albo odcinek DE jest przystający do odcinka EC i mamy. Dalej jest powiedziane, że trójkąty ABC i EBD, czyli ten i ten, są przystające, ponieważ. To już przerobiliśmy. Jest wiele powodów, a nie, jest tylko jeden. Mają kąt, bok, kąt, kąt, bok, kąt i dlatego są przystające. Przystawanie kąt, bok, kąt. Teraz możemy powiedzieć, że BC jest przystający do BD. Są to odpowiadające sobie boki trójkątów przystających. Są to boki leżące naprzeciwko kątów zaznaczonych podwójnym łukiem, naprzeciwko podwójnego łuku i tu na górze naprzeciw podwójnego łuku więc są przystające ponieważ są odpowiadającymi bokami w trójkątach przystających i na koniec zaznaczę zaznaczę to to jest przystające do tego odpowiadające boki w trójkątach przystających no i w końcu możemy udowodnić podane twierdzenie pewnie już zgadliście jak to uzupełnić ponieważ to już koniec tego dowodu że trójkąt ebd jest przystający jest przystający do EBC. EBD. EBD jest przystający do EBC na mocy cechy bok, bok, bok. Pokazaliśmy, że te trzy boki są przystające do tych trzech boków. Jest przystający do EBC. Upewnijmy się, że zapiszemy to w prawidłowej kolejności. Więc E jest bokiem, jest kątem naprzeciwko potrójnie oznaczonego boku w tym trójkącie. A także jest naprzeciwko potrójnie oznaczonego boku w tym trójkącie. B jest naprzeciwko pojedynczo oznaczonego boku i tutaj B jest naprzeciwko pojedynczo oznaczonego boku, więc będzie EBC. Jest przystający do EBC na mocy cechy bok, bok, bok. Sprawdźmy naszą odpowiedź. Werble. Odpowiedź jest poprawna. Bardzo dobrze.